Kraków jest miastem kultury i bardzo cieszyliśmy się z propozycji, byśmy wspólnie wręczali te nagrody. I mamy nadzieję, że nagrody Olśnienia, które po raz pierwszy odbywają się w Krakowie i po raz pierwszy odbywają się w tej wspaniałej przestrzeni, zagoszczą tutaj u nas już na długo. I bardzo się cieszę, że to właśnie tutaj w Krakowie możemy nagradzać ludzi kultury. Mam nadzieję, że ta nagroda będzie rozwijać się doskonale, będzie coraz więcej kategorii. Bardzo się cieszę, bo Nagrody Olśnienia są teraz od tego roku nagrodami Onetu i miasta Kraków, które zostało naszym partnerem. Dzięki temu te Olśnienia wyglądały olśniewająco i rzeczywiście zwiększyliśmy ilość kategorii, dodaliśmy seriale, bo to jest rzeczywiście dziedzina sztuki, która budzi emocje. Dodaliśmy nagrodę specjalną dla ambasadora kultury. W tym roku mamy ambasadorkę kultury Grażynę Kulczyk, która otworzyła niesamowite absolutnie miejsce w szwajcarskim Susz. Bo to normalnie w tego typu plebiscytach nagrody otrzymują twórcy, a to jest ktoś, kto się, jeżeli można tak powiedzieć, zajmuje twórcami, kupuje ich dzieła, wystawia, promuje. Ale to jest też bardzo ważna rzecz. To jest ogromne wyróżnienie. Ja się bardzo cieszę, że tyle ludzi jakby zagłosowało i dzięki temu mam taką fajną statuetkę. Jest to moja pierwsza płyta solowa, nie ostatnia, bo mogę zdradzić, że już niedługo nagrywamy drugą płytę, a premiera będzie 8 listopada. Traktuję internautów jako widzów, czyli tych, którzy kupili bilety, poszli do kina i zagłosowali teraz również na te nagrody. To jest oczywiście bardzo, no bardzo miły moment dla reżysera. Zawsze robię filmy po to, żeby one jakoś rezonowały. Tak się złożyło, że autorski w sumie film Claire uzyskał ten sukces komercyjny.